Legendy Polskie. Grota króla Łokietka. Książę Władysław, choć wielkiego serca i mądrości, nie mógł poszczycić się okazałą posturą. To właśnie z powodu mizernego wzrostu nazywano go Łokietkiem. I to imię będę wymawiać z szacunkiem i miłością, pocieszała go matka. Przekonasz się o tym, gdy zostaniesz królem? Wierzę, że tak się stanie, choć coś mi mówi, że wiele przyjdzie ci przedtem wycierpieć. Słowa te przypomniał sobie książę, ilekroć opuszczało go szczęście, a wiatr historii wiał prosto w oczy. Tak było i tym razem. Król czeski, Wacław, zbrojnie najechał polskie ziemie. Wiedział, że gdy pojmie dziedzica korony, łatwiej mu będzie sięgnąć po władzę. Ścigał przeto łokietka jak myśliwy tropiący niedźwiedzia. Na szczęście polski książę nie był łatwą zwierzyną. Podkrakowskie lasy znał jak własną kieszeń i wśród wapiennych jarów czuł się jak prawdziwy niedźwiedź w swym mateczniku. Nie mogę dać się złapać! Myślał przyszły król. W umówionym miejscu czekają już wierne wojska, gotowe na każdy rozkaz. Byle do zmroku modlił się wierny sługa Bartosz, spoglądając z niepokojem za siebie. Z oddali coraz wyraźniej dobiegały odgłosy pogoni. Szybciej, koniku, szybciej! powtarzał gorączkowo książę, próbując zmuścić do wysiłku ledwie żywe ze zmęczenia zwierzę. Musimy im umknąć, od tego zależą losy państwa. Niestety ten ten zbliżał się coraz bardziej. Nadomiar złego książęcy gniadosz potknął się o jakiś wystający korzeń i zwichnął nogę. Sytuacja wydawała się być przesądzona. Nagle z pomiędzy zarośli, porastających zbocz odezwał się jakiś młody głos: Panie! Prędko, puśćcie konie i biegnijcie tutaj. Nie było chwili do stracenia. Uwolnione od ciężaru rumaki podcwałowały przed siebie, a książę i jego towarzysz co tchu jeli się wspinać w górę wapiennego jaru. Szybko, panie, tędy, przynaglał głos. Jeszcze parę kroków, i oto z zakrzaków wyłonił się jasnowłosy chłopak. Tu zaraz jest jaskinia, wyjaśnił szeptem. Ciemna i głęboka. Tam was nie znajdą. Bogu niech będą dzięki, odetchnął książę, gdy otoczył ich chłodny cień groty. Kim jesteś? spytał młodzieńca. Swo mnie gniewko odparł chłopak mieszkam niedaleko stąd. Nie zapomnę o tobie. Uśmiechnął się Bokietek. Sam nie wiesz, jak wielką oddałeś mi przysługę. Jeszcze nie skończył mówić, gdy ściany wąwozu zadrżały od tętentu rozpędzonych koni. To Wacławowi rycerze przemknęli tuż obok jaskini. — Oni tu wrócą — szepnął książę. — Za chwilę dogonią nasze konie i będzie jasne że wywiedliśmy ich w pole. Byle to z powtórzył Bartosz. Nocą przemkniemy się niepostrzeżenie tuż przed ich nosami. Mój ojciec chętnie użyczy wam koni, odezwał się Gniewko. Książę Łokietek spojrzał na chłopca wzruszony. Niech wam Bóg odpłaci. Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy żołnierze Wacława dopadli kulejącego konia i całą zgrają wpadli na powrót do wąwozu, wściekłość dodawała im skrzydeł. Tu gdzieś musieli się schować, grzmiał dowódca. Mieszek złota temu, kto ich odnajdzie. Rzucili się żołnierze przeczesywać teren, zaglądali w każdą dziurę, badali zagłębienia skalne. Nisze i wykroty. Światełka płonących łuczyw rozsypały się po lesie. Podniecone głosy słychać było wszędzie. Uciekinierzy usiedli bez ruchu, bojąc się głębiej odetchnąć. Nagle zdrętwieli. Idą tu! szepnął gniewko, ledwo poruszając wargami. Głosy zbliżały się coraz bardziej. Z mroku wyłoniło się światło pochodni. Patrzcie, krzyknął któryś z żołnierzy jaskinia. Zaszeleściły odgarniane gałęzie. Czekajcie, wysapał ktoś, przyświecając sobie uczywem spokojnie możemy ją sobie darować. Czemu? zaprotestowali inni a widzieliście, żeby kto wlazł do groty, nie zrywając pajęczyny. Rzeczywiście, ta tutaj jest nietknięta – westchnęli tamci. – Szkoda to czasu na medytację. Ruszamy stąd. Na pobladłe twarze uciekinierów zaczęły wracać rumieńce. – Cud! – wyszeptał Bartosz. Powoli zapadała noc. Gdy wokół ucichło, Cała trójka postanowiła opuścić swą kryjówkę. Właśnie księżyc wyłonił się z za chmur i swym srebrzystym blaskiem oświetlił wspaniałą, misternie utkaną pajęczynę, zasnuwającą wejście do groty. Jestem Twoim dłużnikiem, mości pająku, uśmiechnął się książę. Obiecuję nie zaprzepaścić szansy, którą mi dałeś. Dodał poważnie i dotrzymał słowa. Niebawem połączył pod swym dowództwem wierne wojska i pokonał wroga, a później sięgnął po koronę. Tak jak obiecał, nie zapomniał o gniewku. Nagrodził go wsią pająki. Zaś miejsce, które jako uciekiniera otoczyło go ojcowską opieką, nazwał Ojcowem.